tej strony! Świrus 48, ale tu gorąco. Mm. Dlatego będę dzisiaj oceniał Pokemony legendarne i mityczne od rangi S, jak Super Squash Sarna do rangi Shit jak Dżubno. Dlatego mamy pierwszego legendarnego Pokemona, już legendarny Pokemon to Arceus. Arceus jest to Pokemon Book. Pokemon Book, nawet tak każdy wie o tym, jest OP Pokemonem, gdyż może mieć każdy typ, dlatego dam go na rangę D. Następnym Pokemonem jest Articuno. Articuno jest lodowo latającym Pokemonem z legendarnego trio pierwszej generacji ptaków. Jest drugim z najlepszych ptaków w trio, dlatego damy go na rangę C. Dalej mamy Azelf. Azelf jest też jednym z trio Azelfów z czwartej generacji. Wszyscy są psychiczny type. I lubię go najbardziej z nich wszystkich. Dlatego dam go na rangę A. A. Dlatego dalej mamy Pokemona, który się nazywa Celebi. Celebi jest Pokemonem, którego nie pamiętam. Dalej mamy Cresselia. Cresselia jest psychicznym Pokemonem, legendarnym z czwartej generacji. Damy go na rangę C. Dalej mamy Darkraia. Darkraia, który jest jednym z moich uwielbianych Pokemonów legendarnych z czwartej generacji. I jest on OP, ładny, ma fajną fabułę. I dalej mamy Deoxysa. Deoxys jest jednym z moich ulubionych Pokemonów legendarnych z trzeciej generacji. I jest on naprawdę bardzo OP mitycznym Pokemonem, który jest psychiczny i ma 14 form. Jedna jest i każda forma jest zrobiona pod jakąś statystykę, ale ma taki sam typ każda, czyli psychiczny. Jest tankowaty, jest pod speeda, jest pod damage'a, jest pod kasztany. Dlatego damy go na rangę A, gdyż jest gorszy od Darkraia. Ostatnio mamy Dialgę. Dialga należy do Pokemonów legendarnych z czwartej generacji. Jest stalowo smoczy i należy do duo czwartej generacji Dialga Palkia. Trio. Dialga Palkia Giratina. Giratina z panem kozakiem. To damy go na rangę A. Dalej mamy Entea. Dalej mamy Entea. Entei, Pokemon ognisty z legendarnego trio psów z drugiej generacji. Jest on najgorszym z tego trio Pokemonem, dlatego dam go na rangę B. C. B. Tak samo jak artykuł. Dalej mamy... Przecież on był drugi najlepszy. A tak. Dalej mamy... Genosida. Przecież on jest fajny, ten wodny. Dalej mamy Genosekta. Genesecta, Pokemon pajęczo, stalowo, smoczo, ognisty. Jest on najbardziej OP Pokemonem legendarnym z piątej generacji. Dlatego dam go na... Dalej mamy Giratinę. Jeden z OP Pokemonów czwartej generacji, jest duchowo smoczy i jest bardziej OP. Chociaż tutaj jest przedstawiona jego gorsza forma, czyli forma stała. Ale lepsza jest jego latająca forma, ale dam i tak go na rangę S. Dalej mamy Drowdona. Drowdona, czyli Pokemona ziemnego, po mega ewolucji z Ivanem Jozakiem. I jest ognisto ziemny, dlatego dam go na rangę. S. Rangę A. Gdyż go nie lubię. Dalej mamy. Czemu Celebi jest na ten shit? Nie pamiętam go. Dalej mamy Ho-Oha.
jednego z moich ulubionych Pokémonów z drugiej generacji, który został niestety zapomniany i nienawidzę przez to wszystkich, którzy pracują nad wszelkimi rzeczami związanymi z Pokémonami. Dlatego dam go na rangę S. I mam nadzieję, że kiedyś pojawi się w anime i grze jako main Pokémon. O, teraz chupa dalej skłasz. Mamy Jirachi, który jest zbędny i brzydki. Dalej mamy Keldeo, który jest wodno walczącym Pokémonem. Jednym z moich ulubionych. Ale też z piątej generacji. Jednym ulubionym Pokémonem z piątej generacji, bo reszta to gówno. Dlatego dam go wyjątkowo na rangę B. Dalej mamy Kyogre, która jest wodnym Pokémonem i posiada atak Water Spout, który jest tak bardzo potężny. Dlatego dam go na rangę A. Dalej mamy Kyurema, który jest jednym z moich ulubionych legendarnych Pokémonów z piątej generacji. Dlatego dam go na rangę A. Wyjątkowo. A jednak dalej mamy piąta generacja nie jest taka zła. Latiasa, który pocałował Asha. Dalej mamy Latiosa, Truma, który jest gejem. Dalej mamy Lugię. Dalej mamy Lugię, który jest psychiczno-wodnym Pokémonem. Psychiczno-latającym Pokémonem, który jest tak samo OP jak Ho-Oh, ale jednak jest od niego gorszy, ale i tak zasługuje na rangę S, chociaż każdy dobrze wie, że Ho-Oh jest lepszy od niego. Dalej mamy Lunarię, Pokémona z siódmej generacji, jednego z Pokémonów z siódmej generacji, który lubię, bo siódma generacja to jebane gówno. Dlatego dam go na rangę wyjątkowo. Dalej Lunaria jest najlepszym Pokémonem z siódmej generacji, bo urodził Moonlight Squasha. Tak było. Dlatego kolejnym Pokémonem jest Manaphy. Na kolejnym Pokémonem jest Manaphy, którego dam na rangę D, gdyż jest jebanym gównem, ale jest ładny. Dalej mamy Azelf, Mesprita. Dalej mamy Mesprita, który jest trio Azelfów, który jest najgorszym z trio Azelfów, dlatego damy go na rangę D. Dalej mamy Mew, który jest gorszy od Mewtwo, jest psychiczny i nie jest też wykorzystany w większości. Dalej mamy Mewtwo, no oczywiście, na rangę S, jak mój stary. Bo Mewtwo jest najlepszym Pokémonem legendarnym. Oczywiście po Arceusie i Ho-Ohem. I Darkrai'em. I Kyogre. Mewtwo jest najlepszym Pokémonem legendarnym z pierwszej generacji. Po dwóch mega ewolucjach, jednej, która mu daje chuj special ataku, który może rozkurwić kogoś telekinezą. I druga super ewolucja, która daje mu typ walczący, nie skurwia typa, robi squash mu na łeb, normalny. Teraz mamy najgorszego z trójki ptaków, czyli Moltresa. Dalej mamy... Ale nie jest fajny, on ma fajną mega ewolucję. To jest... Nekrozma. On ma ultra nekrozmę, gdzie za mnie w Super Saiyana i... No. Dlatego damy go na rangę D. Dalej mamy Palkię, która jest tak samo jak Diaga. Tylko gorsza. Jest wodno, smocza i jest lepsza. Gorsza. Dalej mamy iPhone. który jest gorszy od Manaphy, dlatego dajmy go na rangę. Dalej mamy Raikou, czyli najlepszy, czyli drugi z trójki psów legendarnych z drugiej generacji, dlatego damy go na rangę C. Rayquaza, jeden z moich ulubionych, legendarnych Pokémonów z trzeciej generacji, który jest tak bardzo OP, uwielbiam go. Po mega ewolucji jest takim jebanym kozakiem, najszybszym Pokémonem na całym świecie. Damy go na rangę A. Dalej mamy Ice Cube'a, który... Który jest chłopak i drinki w lato. Który... Chodzi mi drinki w lato. Dlatego... Idzie na rangę shit.
dlatego z racji tego, że lubię typ lodowy, nie pójdzie na rangę shift, tylko pójdzie na rangę D. Dalej mamy Regigigas! Regigigas, czyli bóg całej trójki Ice Cube'ów, który jest najlepszy z nich wszystkich i robi bo jest jebaną maszyną, doskonała. Dlatego damy go na rangę A. Wiesz, ma typ normalny i stotunkowoty, że kiedyś taki film oglądałem z Pokémonu, że on przesuwał górę. Dalej mamy Regirocka. Regirocka, który jak nauczy się ataku, kurs, to jest najlepszym Pokémonem na całym świecie, gdyż zwiększa sobie defensa do 1000 i damage do miliarda. Dlatego odwrotnie, bo on jest ten śmiertelny na fizyczne ataki, dlatego damy go na rangę B. Dalej mamy Registeel. To dobra już. Dalej mamy Reshiram, czyli kolejny legendarny Pokémon z piątej generacji. Z piątej generacji, którego lubię znowu. I niestety jest na randze A, bo jednak jest gorszy od tych na randze S. Dlatego dalej mamy Shaymina. I Shaymin jest takim liściastym jeżykiem, który jest słodki i szacunku lodu tutaj. Pamiętam kiedyś film oglądałem. Dlatego dam go na rangę B. Nie, dam go na rangę C. Nie, ale... Dam go na rangę B, formę. Bo ma lepszą formę. Myślałem, że będzie tu lepsza forma, ale dam go teraz. Teraz mamy Legion Fire Squash Ever Together. Dlatego damy go na rangę D. Dalej mamy Suicune, czyli najlepszy z trójki psów legendarnych z drugiej generacji. Dlatego damy go na rangę B, bo jest dobry. Nie, damy go na rangę A, bo jest ładny. Teraz mamy Terrakiona, który jest ziemno walczący. Jest znowu z piątej generacji, ale damy go na rangę... Nie może być tak. Damy go na rangę C, gdyż jest... Nie. Piątej generacji. Damy go na rangę... Dalej mamy... Mamish Frita, czyli drugiego z trójki Azelfów. Dalej mamy Victini, czyli ognisty Pokémon legendarny, który jest całkiem spoko. Dlatego dam go na rangę D. Ej. Teraz mamy Viridiana, Viridian Forest, czyli roślinno-psychiczny Pokémon, który jest bardzo fajny. Dam go na rangę D. Dalej mamy Volcaniona, to jest Volcanion i wszyscy chcą go, bo jest fajny, jest wodno-ognisty. I dlatego damy go na rangę C. Dalej mamy Xerneasa, który jest psychiczno-fery, walcząco steel i rozkurwia każdego i jest z szóstej generacji, dlatego damy go na rangę C. Dalej mamy Yveltal, takiego Tremona, Mona Dark Fire Flying Squash. Dodam go na rangę. Dalej mamy Zapdosa, mój ulubiony z trójki latających ptaków legendarnych pierwszej generacji. Dlatego dam go na rangę A, gdyż jest fajny. Ej. Dalej mamy Zekroma, kolejny mój ulubiony Pokémon z tej zasranej piątej generacji. Dlatego dam go na rangę A, gdyż jest tak samo dobry jak Reshiram, chociaż jest trochę lepszy, ale jednak Reshiram zasługuje na rangę B. Dalej mamy... Co to jest? Dalej mamy Electric Running Cat! Electric Running Cat, czyli elektryczno walczący Pokémon, który spierdala jak kot i rozkurwia każdego. Tylko dam go na rangę A. Jeszcze nawet nie wiem, co to za Pokémon. Dalej mamy... Siódmej generacji. Dalej mamy... Zygardę! Pokémon, który się zamienia w jakiś zjeb. Dlatego dam go na rangę. Dziękuję serdecznie. To moja ranglista legendarnych i mitycznych Pokémonów ze wszystkich możliwych generacji. Dlatego dziękuję wam serdecznie za oglądanie.